Turyści, którzy po raz pierwszy odwiedzają Tatry, najczęściej rozpoczynają od takich atrakcji jak Morskie Oko, Dolina Kościeliska, wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch, czy koleją terenową na Gubołówkę, która to tak naprawdę wcale nie leży w Tatrach. Dzisiaj chciałbym zaprosić w miejsce, które również wydaje się być obowiązkowym punktem każdego turysty rozpoczynającego swoją przygodę z Tatrami. Dolina Gąsienicowa, bo o niej mowa, jest jedną z najpiękniejszych tatrzańskich dolin i choć jej zdobycie wymaga już pewnego wysiłku, to na trasie nie napotkamy żadnych trudności technicznych i z pewnością może ją pokonać każdy zdrowy, w miarę sprawny człowiek. Odwiedzimy dzisiaj schronisko Murowaniec, piękny czarny staw gąsienicowy, a na koniec wejdziemy na Kasprowy Wierch. Wycieczkę rozpoczynamy w Kuźnicach. Pierwszym etapem trasy, jaki nas czeka, jest wejście na przełęcz między kopami. Możemy to zrobić szlakami przez Boczeń lub Jaworzynkę. Właściwie nie ma znaczenia, które z nich wybierzemy. Wymagają one tyle samo czasu i wysiłku. Ja osobiście preferuję Jaworzynkę, ale wśród miłośników Tatr zdania są podzielone. Moja żona Agnieszka woli Boczeń, więc nie trudno domyślić się, którędy dzisiaj będziemy wchodzić na przełęcz. Wejście na przełęcz między kopami według map zajmuje średnio około godziny i 20 minut. Ale to sprawa indywidualna. Ci bardziej sprawni wyrobią się w niespełna godzinę, innym może to zająć nawet dwie. Jedyną przewagą trasy przez Boczeń jest to, że nieco wcześniej uzyskujemy rozleglejsze widoki na Tatry. Oprócz Giewontu i Kopy Kondrackiej, tuż przed przełęczem dostrzec możemy nasz późniejszy cel, Kasprowy Wierch. Przełęcz między kopami znajduje się na wysokości 1499 metrów. Mamy więc już za sobą blisko 500 metrów przewyższenia. Można tu trochę odpocząć na drewnianych ławkach. Kolejny fragment szlaku nie jest już tak męczący. Początkowo bardzo łagodnie pnie się w górę, a później prowadzi niemal poziomą szeroką ścieżką między kosodrzewinami. Z każdym krokiem widoki stają się coraz ciekawsze, a przed nami stopniowo coraz śmielej ukazują się kolejne szczyty. Po minięciu kolejnych ławek trasa powoli zaczyna schodzić w dół. Początkowo łagodnie, a potem już dość stromo. Wśród kosodrzewin pojawiają się jarzębiny i świerki, które teraz znacznie ograniczają widoczność. Na szczęście nadal są miejsca, gdzie między drzewami możemy dostrzec jeszcze okoliczne szczyty. Stopniowo wyłania się też dolina będąca celem naszej dzisiejszej wycieczki. Wreszcie kończą się drzewa i otwiera się przed nami jeden z najpiękniejszych widoków w Tatrach. Hala gąsienicowa z licznymi szałasami i budynkami, m.in. leśniczówki, stacji meteorologicznej i siedzibą Taterników tzw. Betlejemką, a wszystko otoczone potężnymi szczytami Tatr Wysokich. Choć moim zdaniem góry najpiękniej wyglądają właśnie jesienią, hala równie efektownie prezentuje się także latem, gdy rudobrązowe obecnie łodygi wierzbówki kiprzycy zamiast białym puchem nasion obsypane są różowo-fioletowymi kwiatami. Nie każdego roku wierzbówka zakwita tak samo obficie, ale niekiedy jest jej tak dużo, że hala zalana jest przepięknymi polami tych kwiatów. Przejście z przełęczy do pobliskiego schroniska Murowaniec zajmuje zwykle około 25 minut. Ale przy tak pięknej pogodzie nam trudno będzie zmieścić się w tym czasie. Choć nie potrafię już dzisiaj policzyć, ile razy tutaj byłem, nadal nie mogę powstrzymać się od ciągłego robienia zdjęć i filmowania tej pięknej panoramy. Wśród otaczających dolinę szczytów najbardziej wyróżniają się Świnica, przypominające stąd piramidy Kościelec, a pod nim Mały Kościelec, Kozie Czuby i Kozi Wierch oraz Granaty i Żółta Turnia.
a nieco z prawej dobrze widoczny jest stąd również Kasprowy Wierch. Za chwilę dotrzymy wreszcie do Murowańca, jednego z większych i moim zdaniem piękniejszych tatrzańskich schronisk. Niemal zawsze jest tu sporo osób, ale dzisiaj bez problemu znajdziemy dla siebie wolne miejsce na zewnątrz. Po kilkunastu minutach przerwy ruszamy dalej. Ponownie docieramy do szlaku na Kasprowy, ale nie udajemy się jeszcze na szczyt. Najpierw odwiedzimy największe jeziorko doliny, piękny czarny staw gąsienicowy. Dzieli nas od niego 1,5 km dosyć łatwego szlaku, który zajmuje zwykle około pół godziny. Wkraczamy w Tatry Wysokie, a ściślej w część Doliny Gąsienicowej nazywanej Czarną. Po drodze poniżej ścieżki bardziej uważni turyści dojrzeć mogą kamień Karłowicza, głaz z wyrytą inskrypcją upamiętniający śmierć w lawinie tego kompozytora i miłośnika Tatr. Kamień zdobi krzyż niespodziany, dawniej popularny wśród górali element zdobniczy, dziś jednak raczej głównie kojarzony z hitlerowską swastyką. Dotarliśmy do Czarnego Stawu. Ponieważ w Tatrach jest kilka czarnych stawów, zazwyczaj do ich rozróżnienia rozszerza się nazwę. Czarny Staw Gąsienicowy jest szóstym pod względem wielkości jeziorem w Tatrach. Ma blisko 18 hektarów powierzchni i ponad 50 metrów głębokości. Ponieważ nam się dzisiaj nie śpieszy, ruszamy jego brzegiem szlakiem, który wyprowadza dalej w kilku miejscach na Orlą Perć. Po dotarciu na koniec stawu wracamy tą samą drogą do szlaku na Kasprowy. W sumie wypad nad staw zajął nam jakieś 1,5 godziny. Po ponownym dotarciu na rozdroże od razu ruszamy na szczyt. Już po chwili mijamy niewielką mokrą jamę, pierwsze z blisko 20 stawów Zielonej Doliny Gąsienicowej. Od Kasprowego dzieli nas jeszcze około 1,5 godziny i 550 metrów przewyższenia. Oczywiście kto nie czuje się na siłach, by zdobyć szczyt, może już teraz zakończyć trasę. Samo dojście do Murowańca czy Czarnego Stawu to również wspaniała opcja spędzenia czasu w Tatrach. Można sobie posiedzieć przy schronisku lub nad stawem, a potem wrócić do Kuźnic tą samą drogą lub tym razem przez Jaworzynkę. Górskie wycieczki powinny nam sprawiać przyjemność, a dalsza trasa wymaga jednak trochę wysiłku. Zapewniam jednak, że warto się jeszcze trochę pomęczyć. Dolina jest piękna, a pierwsze zdobycie Kasprowego z pewnością sprawi nam sporo satysfakcji. Nikt zresztą nie każe nam zmieścić się w podawanym przez mapy czasie. Wchodząc wolniej i stosując częste przerwy, można kontynuować podejście nawet z dziećmi z najmłodszych klas podstawówki. Z pewnością dadzą radę. W czasie podejścia mocno zmienił się wygląd kościelców rozdzielających dolinę na część czarną i zieloną. Zielona piramida małego kościelca przekształciła się teraz w długą, porośniętą kosodrzewiną grań, a kościelec podzielił się na dwa wierzchołki. Połowa podejścia na szczyt nie sprawia żadnych problemów, bo początkowa trasa bardzo łagodnie pnie się w górę. Dopiero powyżej dolnej stacji wyciągu krzesełkowego sytuacja trochę się zmienia, a szlak stopniowo robi się coraz bardziej stromy. Dnem Doliny Gąsienicowej aż po przełęcz Liliowe przebiega umowna granica między Tatrami Wysokimi a Zachodnimi. Wszystkie szczyty po lewej należą do Tatr Wysokich, a te z prawej łącznie z Kasprowym do Tatr Zachodnich. Oprócz krótkiego wypadu nad Czarny Staw, cała nasza dzisiejsza trasa przebiega więc w Tatrach Zachodnich. Szlak zrobił się już naprawdę dosyć stromy i męczący. Ale po drodze mijamy najlepszy dowód na to, że dadzą mu radę nawet małe dzieciaki. Pogoda jest dziś wspaniała. Świecące październikowe słońce sprawia, że możemy spokojnie poruszać się teraz w koszulkach z krótkimi rękawami. Ale wyżej zalega śnieg i zapewne niedługo trzeba się będzie jednak ponownie cieplej ubrać. Wraz z wysokością dolina wygląda coraz piękniej. Murowaniec pozostał już daleko w tyle, a my powoli zbliżamy się do suchej przełęczy między Kasprowym Wierchem a Beskidem. Dolina najpiękniej prezentuje się w godzinach popołudniowych, kiedy to słońce nie świeci już nam w oczy, a oświetla szczyty Tatr Wysokich. Dlatego wcale nie jest skazane zrywanie się o świcie na tak krótki szlak. Bardziej wysportowani turyści spokojnie mogą pozwolić sobie na zjedzenie śniadania w kwaterze, zanim wyruszą w góry.
ale oczywiście trzeba się wtedy liczyć ze sporym tłokiem na trasie. Po kolejnych metrach podejścia stały się już widoczne niektóre z licznych stawów doliny. Między innymi to największe, Kurtkowiec z najwyżej położoną wyspą w Polsce i zielony staw gąsienicowy. Wydaje się, że szczyt już jest bardzo blisko, ale czeka nas jeszcze kilkanaście minut sporego wysiłku. Ostatnie metry podejścia wydają się nie mieć końca. Na szczęście widoki wynagradzają wszelki trud i zmęczenie. Im bliżej Kasprowego, tym więcej śniegu zalega na stokach. A tuż przed przełęczą stoki Beskidu są już nim niemal całkowicie pokryte. Wreszcie osiągamy suchą przełęcz. Stąd widać już cichą dolinę i niestety zachmurzone teraz dalsze szczyty Tatr Wysokich z krywaniem na czele. Od górnej stacji kolejki linowej dzieli nas już tylko około 200, może 300 metrów. Ponieważ wieje tutaj dość chłodny wiatr, szybko musieliśmy założyć kurtki. Aż żal zrobiło mi się tej pary młodej robiącej sobie zdjęcia. Szczególnie suknia ślubna nie jest chyba najlepszym strojem na taką temperaturę. Kasprowy dość często wykorzystywany jest do ślubnej fotografii. My również zrobimy sobie małą sesję w tym pięknym miejscu. Można stąd podziwiać otoczenie całej Doliny Gąsienicowej, a te widoki chyba nigdy mi się nie znudzą. Agnieszkę zmęczyła już dzisiejsza trasa, postanowiła więc zjechać na dół kolejką. Ale ja nie wyobrażam sobie tego, by nie zaliczyć jeszcze samego szczytu. Poza tym jazda kolejką w jedną stronę jest tylko nieznacznie tańsza niż w obie, a ja znam zdecydowanie lepsze sposoby na wydawanie takich pieniędzy. Od wierzchołka dzieli mnie już tylko krótkie podejście po kamiennych schodach. Żonka właśnie rozpoczęła zjazd kolejką, a ja po chwili jestem już na szczycie. Niestety ta charakterystyczna wieża z dzwonem to już historia. W styczniu 2021 roku lina ratraka zakotwiczona na szczycie uszkodziła konstrukcję, a mimo pierwotnych zapewnień dzwon już nie wrócił na swoje miejsce. Szkoda, bo obok obserwatorium meteorologicznego najwyżej położonego budynku w Polsce był on symbolem Kasprowego. Nie spieszy mi się. Bez żony zejście do kuźnic zajmie mi z pewnością grubo poniżej 2 godzin. Posiedzę więc sobie jeszcze trochę na szczycie. Oprócz Doliny Gąsienicowej mogę teraz podziwiać prawie całe Tatry Zachodnie, począwszy od Giewontu i Goryczkowego Wierchu, przez Goryczkową Czubę i Czerwone Wierchy, po Tomanowy Wierch i Bystrą. Panorama ze szczytu jest naprawdę rozległa. A że właśnie się rozpogodziło, mogę teraz dostrzec tak dalekie szczyty jak Wołowiec, Pachoł, Panówka czy Rochacz Ostry. A w Tatrach Wysokich pojawił się Krywań, Chruby Wierch i Szczyrbski Szczyt. Jeszcze tylko ostatnie ujęcie niemal całej panoramy i rozpocznę zejście ze szczytu. Od
czynię to najkrótszą drogą przez Dolinę Bystrej szlakiem, którego przebieg będzie zbliżony do trasy kolejki linowej. To najszybsza, ale też chyba najmniej ciekawa widokowa opcja zejścia ze szczytu do Kuźnic. Najciekawsza trasa prowadzi Granią przez Goryczkową Czubę na przełęcz pod Kopą Kondracką i dalej przez Kondratową. Ale to trochę bardziej wymagający szlak, a do zejścia trzeba by dorzucić jeszcze około 1,5 godziny. Ale na razie zejście Doliną Bystrej również dostarcza sporo wrażeń. Panorama jest jeszcze rozległa, a widoki bardzo ciekawe. Szczególnie jej górne partie, czyli Dolina Goryczkowa i Dolina Kasprowa, są jeszcze bardzo piękne. Budynek stacji meteorologicznej na Kasprowym stopniowo znika nam z oczu. Zejście urozmaica momentami widok wagoników kursujących między szczytem a Myślenickimi Turniami. Szlak jest wygodny i prowadzi w dół szerokimi zakosami. Po mniej więcej 3 kwadransach zejścia panorama mocno się ogranicza, a po osiągnięciu piętra lasu staje się zupełnie nieciekawa. Dopiero na Myślenickich Turniach przy pośredniej stacji kolejki ponownie na moment staje się trochę rozleglejsza. Dalsze zejście prowadzi lasem i dopiero tuż przed Kuźnicami możemy znowu liczyć na nieco ciekawsze widoki. Powoli docieramy do Kuźnic, a spojrzenie na Nosal kończy naszą piękną wycieczkę.